Grodzki o wniosku prokuratury. Ja na to mówi, nie chcą uchylenia immunitetu marszałkowi Senatu. Tomasz Grodzki odpowiada. Jeśli partia rządząca, która od półtora roku urządza na mnie polowanie, chce tym sposobem uzyskać większość w Senacie, to ja na to mówi nie, oświadczył Tomasz Grodzki. W ten sposób marszałek Senatu odniósł się do wniosku prokuratury o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura Regionalna w Szczecinie wystąpiła o uchylenie immunitetu marszałkowi Grodzkiemu i skierowała w tej sprawie wniosek do Izby. Prokuratura Krajowa podała, że Grodzkiemu miałyby zostać postawione cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w okresie, kiedy był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. Grodzki mówi, nie Grodzki, odpowiadając we wtorek na pytania na konferencji prasowej w Senacie, podkreślił, że kwestie uchylenia immunitetu podlegają w obu izbach parlamentu odpowiednim regulacjom, a marszałek jest z tych procedur w zasadzie wyłączony. To idzie swoim trybem, zaznaczył. Zapytany wprost, czy zrzeknie się immunitetu, odparł, że wniosek w tej sprawie będzie podlegał procedurze senackiej. Powiedział też, że od początku kadencji próbowano go na początku przekupić, potem podbierać senatorów, a teraz przyjęto taktykę podstępnego zastraszania. Senat jest redutą demokracji, ostoją wolnej myśli i nadzieją na powrót praworządności w Polsce, stwierdził. Jeśli partia rządząca, która od półtora roku urządza na mnie polowanie, chce tym sposobem uzyskać większość w Senacie, to ja na to mówię nie, stwierdził. Budka, chcą odwrócić uwagę od swoich oligarchów zdaniem przewodniczącego po Borysa Budki atak na Grodzkiego jest nieprzypadkowy. Opcja rządząca próbuje odwrócić uwagę od swoich oligarchów, od ludzi, którym ta prokuratura pomogła uniknąć odpowiedzialności karnej, stwierdził Budka na wspólnej konferencji z Grodzkim. Zdaniem szefa po materiały, które każdego dnia poznaje opinia publiczna, pokazują, jak bardzo prokuratura zaangażowana była w proces polityczny. Dzisiaj ten atak na profesor Grodzkiego tylko potwierdza, że polska prokuratura używana jest tylko i wyłącznie dla celów politycznych, powiedział Budka. Nie przysłonią tej elementarnej nieprzyzwoitości, kiedy zmieniali prawo, by wyciągnąć ludzi oskarżonych sprzed oblicza wymiaru sprawiedliwości, a potem sprawę umorzyć, mówił. Jestem przekonany, że każdy przyzwoity człowiek wie doskonale, czemu ma służyć ten wniosek. Jestem również przekonany, że każdy przyzwoity człowiek będzie stał po stronie marszałka Grodzkiego, a nie prokuratury Zbigniewa Ziobry, powiedział Budka.